Run. Witajcie, niespodzianka. Chociaż mam tutaj stertę butów całkiem nowych, zrobiłem sobie taką przerwę, żeby opowiedzieć o czymś zupełnie innym. Jednym ze starszych modeli w moim rozmiarze, z mojej kolekcji. Niedawno pojawiały się inne Predatory, mieliśmy Predator Mania. Tutaj cofamy się dwie generacje w tył, czyli tak jakby patrząc na realia lat, kiedy to było wypuszczane, a jest to jeszcze w poprzednim wieku, moi drodzy. No to nie należy myśleć, że dwa lata w tył, bo buty były wypuszczane troszeczkę rzadziej i tak jak sobie pomyślę, nie jestem pewien, a ja też jakoś się tam super, no nie spinam, żeby wam tutaj encyklopedycznie to wyłożyć i powiedzieć, kiedy była premiera, ale myślę, że w 96 roku. W 96 roku, moi drodzy, to ja nawet się piłką nie interesowałem chyba jeszcze dobrze. No, ale kiedy już nastąpiła mania korkowa, to cofnąłem się, patrząc co tam kiedyś było i całkiem fajne produkty. I jak ktoś bardzo młody ogląda, to może nie wiedzieć, ale Predator jest taką legendarną linią Adidasa, którą w akompaniamencie, oburzeniu fanów Adidas wycofał z rynku. Teraz są pogłoski o tym, że w 2018 wróci. I te Predatory zaczęły się w 94. I one były takim trochę adidasowym symbolem zmian i rewolucji w butach piłkarskich, którą pociągnęło potem Nike, ale mimo wszystko Adidas zaczął i Adidas zaczął montować do cholewek takie elementy wspomagające podkręcanie piłki, jakieś tam gumowe elementy, gumowe gumki, chciałem powiedzieć, które były jakąś taką nowością. Na początku wyglądało to bardzo topornie, ale zaczęło się zmieniać z biegiem lat. I tak wam powiem, że w moim umyśle oczywiście Predator Mania, aha, tutaj nic się nie dzieje wam przed kamerą, tylko mój głos. Predator Mania jest takim symbolem i takim butem kultowym. Natomiast jeśli sobie spojrzymy na to, kiedy te buty tak zaczęły się zmieniać na ten taki współczesny ton, który Mania reprezentuje, którego jest symbolem, że się rozpoczął, to właśnie z tych Predator Precision, bo naprawdę niewiele one różnią się od tych Mani, no oczywiście inny design, ale jeśli chodzi o jakość i tutaj o zamysł, to jest to but bardzo podobny. Między Predator Precision a Predator Mania był jeszcze Predator Accelerator, bardzo ładny but. Opowiemy sobie o tych Precisionach. Mamy tutaj podeszwę typu SG, one są oczywiście używane, no wybaczcie, ale bardzo trudno jest dostać, i to tak bardzo trudno jest dostać nowe obecnie, tym bardziej jeszcze jakby ktoś chciał w lance. Tutaj mamy wkręty są trochę inne niż obecnie, mianowicie sobie Adidas wymyślił, że tutaj na takie śrubeczki się będzie przykręcało te korki, tak żeby one nie wylatywały. Śrubkę się odkręci, to wtedy kołek wychodzi. Jest to taki system. Tak jak wiele Predatorów na przestrzeni lat, gdzieś tam bardzo, bardzo późno jeszcze LZ, Predator LZ, które są już znacznie bliższe naszym czasom, były syntetyczne. Predator był wykonywany ze skóry. Oczywiście tej skóry no jest różna ilość w zależności od tego, jak dużo miejsca zajmuje ten system podkręcania piłki, który zazwyczaj, tak samo jak tutaj, wykonany był z jakiegoś rodzaju gumek. Zazwyczaj te gumki były ukształtowane tak by jakby nałożone na siebie listki, tak jak jest tutaj. Jeśli sobie dokładnie się przyjrzycie, to na pewno to zobaczycie. Na chwilę przestałem faktycznie ględzić, żebyście usłyszeli, jak po przejechaniu paznokcia to się zachowuje. I te gumki sobie tutaj odepniemy, język oczywiście. Gumki zachodzą na przykład aż tutaj, co akurat moim zdaniem, no czy jest konieczne. Ja w tej chwili patrzę na to tak samo, jak zresztą na pewno wy, z punktu widzenia oszczędności wagi i żeby zrobić wszystko kosztem jak najmniejszej ilości materiału i tak dalej. Sądzę, że wtedy jeszcze, o ile gdzieś tam przyświtywała ta myśl, to żaden producent nie wystartował z czymś takim i jeszcze dużo lat do tego brakowało, żeby o, mamy but najlżejszy na rynku i od tego się zaczęło. Wtedy nikt o tym nie myślał, więc też Adidas bardziej poszedł w stronę, ktoś zaprojektował, że tutaj też fajnie, żeby były gumki i okej, i tak zostało. W tej chwili pewnie tych gumeczek by tutaj nie było. Tak sobie o tym mówię po prostu, no dlatego, że zauważyłem i pomyślałem, dopadła mnie taka refleksja, że troszeczkę inaczej prawdopodobnie o butach wtedy myślano, inaczej teraz. W tym przypadku często te gumki służące do podkręcania piłki, bo do tego jeszcze przejdziemy, do tej funkcyjnej części, tak wytłumaczymy, jeśli ktoś nie kuma. Akurat tutaj są w takim samym kolorze jak większa część cholewki, czyli czarne. Zazwyczaj Adidasowi one służyły do, no jakby były częścią takiego wzoru tego buta.
designu. Tutaj się za bardzo nie wyróżniają, co też pewnie było na tamte lata. Pamiętajmy, że nie było jakichś tam kolorowych butów i tym podobnych rzeczy. To wręcz takim bezpiecznym ruchem bym powiedział, że mogłoby to być jednak coś za dużo dla ludzi, którzy wtedy się korkami interesowali, jednak gdyby te gumki były kolorowe. Skórka jest, natomiast faktycznie tego systemu służącego podkręcaniu jest tak dużo, że jakaś skóry na jakaś jest taka przyzwoita, ale tu nawet nie ma żadnego miejsca tutaj, troszeczkę jakieś zgrubienie jest tutaj, nie ma takiego miejsca, gdzie ta miękkość jej mogłaby być odczuwalna i jakoś tak bardzo tutaj mogłaby na przykład, powiedzmy, czasem mówię, że jest miękka skóra, fajna, tutaj dobrze przyszyte, fajnie piłka usiądzie, fajnie będzie czuć się piłkę, bo będzie ona miękka. Tutaj tego absolutnie nie ma, bo tak naprawdę taka większa przestrzeń skóry to jest w takich miejscach, gdzie z piłką mamy rzadko kontakt, czyli gdzieś tutaj bliżej śródstopia. Charakterystyczne trzy paski, charakterystyczne też bardzo dla modelu Precision, po nich zazwyczaj poznajemy, tutaj idące sobie z tyłu do pięty się łączące. Tak wam szczerze powiem, o ile ten but jest tak fajnie wykonany, to ta pięta wydaje się taka, jakby ktoś wszystko narysował i przemyślał cały ten przód. To ta pięta, to co zrobimy? No to połączmy te paski. I taka wydaje się taka trochę nie przypiął, nie wypiął, jak to się mówi w porównaniu do tego tutaj wszystkiego. Myślę, że muszę kołek dokręcić, bo mi się rusza. Prawdopodobnie w tych butów już nigdy nie założę. No i oczywiście język, który jeszcze tutaj nie ma czegoś takiego, jak się zaczął bodajże właśnie w Predatormania, że on tak daleko wychodził, tutaj Beckham sobie zaczął wyciągać, były jakieś personalizacje. Język nie jest na rzep, tylko na gumkę, która tu, odwrotnie, nie jest na gumkę, tylko na rzep. Tutaj rzep jest na końcu i jest przyczepiany do sznurowadeł. Tak to wygląda. Powiem wam, tak coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. Aha, kolorystyki. Jeszcze jest kilka ciekawostek i zaczniemy od kolorystyki, bo to jest dobry wstęp. To jest kolorystyka startowa. No i właśnie, czy jest jakaś jeszcze inna? Ogólnie można by powiedzieć, że prawie, że nie, ale fakt, buty te były wypuszczane w kolorystyce jeszcze białej, z tym, że zupełnie inaczej niż Predatormania. Te białe wtedy były naprawdę rzadkością. Mi się wydaje, że to mogły być nawet jeszcze takie czasy, że piłkarze tak, kolorowe buty, nie, no chyba nie. Raczej stronili, więc myślę, że ta kolorystyka była produkowana w ogóle przez cały okres życia modelu Predator Precision. Były też białe i były, o ile dobrze pamiętam, srebrne. Srebrne to była jakaś tam super limitowana sprawa. I teraz odnośnie tych białych, kiedyś miałem przyjemność posiadania takiej bary. Ja oczywiście sobie jej nie zostawiłem, bo to nie był mój rozmiar. I co się okazało, były to buty, które nosiły symbol Mi Adidas. Ja się bardzo zdziwiłem, dlatego że usługa personalizacyjna w 96 roku, ciekawe. One miały na metce Made in Germany, wyprodukowane w Niemczech, te mają Indonezję. To jest jakby się, no tak, mój rozmiar, 4713. Made in Germany i wydaje mi się, że to akurat co ja tam miałem nie było taką seryjną kolorystyką, tylko czymś wykonanym specjalnie dla piłkarza, bo one miały personalizację, były wykonane dla jakiegoś tam piłkarza. Ale czemu był Mi Adidas? Czy faktycznie w 96 roku taka usługa już była czynna? Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że wtedy to się mogło po prostu te Athlete Services, czyli dział, który robi buty dla piłkarzy, mógł się tak jakoś nazywać albo w ten sposób się oznaczać. W każdym razie skóra na tamtym bucie, pomimo tego, że tutaj mamy dużo tych różnych elementów, była naprawdę fenomenalnej jakości, taką jaką teraz byśmy uznali za no, jedną z najlepszych na rynku. I gdzieś na tp.pl, mi się wydaje, że to z 4-5 lat temu, bo pewnie gdzieś sobie tkwi artykuł ze zdjęciami tych butów. Już ich nie mam, sprzedałem. Pamiętam, że osoba, od której znowu kupiłem, mówiła, że kiedyś pracował w Niemczech. To był Polak, pracował w Niemczech na przeprowadzkach i przeprowadzali jakiegoś piłkarza i piłkarz powiedział, a też to masz weź sobie te buty. No, więc taka historia. Okej, jeśli chodzi o jakość, czy te buty dobre, niedobre, szczerze wam powiedziawszy, że chyba grałem w nich raz, bo to też, tak jak słyszeliście, są buty dalekie od jakiegoś tam mojego startu w korkowym temacie. Kupiłem je też znowu stosunkowo późno i miałem dużo innych butów, w którym grał, na pewno założyłem raz tak dla sztuki. Nie pamiętam, jak się sprawdzają. Zapewne fajnie czuć ten system podkręcania. Wiecie, w mojej głowie na pewno
zalety tego butu czy wrażenia są w dużej mierze znacznie bardziej kreowane poprzez jakąś moją świadomość historii tego modelu, znaczenia linii Predator, moje w ogóle życie związane z butami piłkarskimi, niż przez to, jakie one faktycznie są. Zakładając, na pewno no, czułbym się tak, ach, mam coś ważnego na nogach. I takie jest to podejście. I przez taki pryzmat też już w tej chwili te stare modele Predatorów, jak widzicie, pojawiają się, a nie jako faktyczna analiza buta piłkarskiego. Fajny kawał historii. Jeśli obejrzeliście, to bardzo fajnie. Zazwyczaj oglądacie o tych nowszych tam super modelach. Jeśli ktoś tutaj się pochylił i go zaciekawiło, to fajnie, że obejrzałeś. Dzięki. Mam nadzieję, że będę mógł Ci jeszcze w przyszłości pokazać więcej tego typu starszych butów. Może w końcu też sobie sam do kolekcji. Na przykład akceleratorów mi brakuje, też sobie kupię. Dzięki, trzymajcie się, hej.